Dzień dobry, proszę Państwa, witam wszystkich bardzo serdecznie w siódmym dniu naszego challenge'a. Challenge'a, w którym codziennie przez 31 dni wrzucam filmy na kanał. Zdążyłem już zauważyć, że najbardziej oczekujecie i najchętniej oglądacie ligę, dlatego dzisiaj będzie liga. Mam taki pomysł, krótki, prosty, fajny. Myślę, że korespondujący z tym drugim moim challenge'em, czyli jedna śmierć, jedna pompka challenge, w skrócie. Gram w League of Legends, ale film kończy się w momencie, kiedy umieram. Żeby nie przedłużać, już sobie powoli wejdę do queue. Blind Pitchka pójdziemy, zobaczymy, co nam zostanie. Zarówno dobór czempiona, jak i masterek, czy też przedmiotów oprzemy o to, żeby przeżyć jak najdłużej. Będziemy też grać trochę jak kurczak, ale no wiadomo. Taki jest challenge. O, mamy przed sobą grę. Wchodzimy do pokoju i ja nie będę pisał, na jaką rolę chcę iść. Zobaczymy, co zostanie i to wybiorę. Mamy topa mida, AD carry, dżungla. Zostaje nam support! Zajebiście! Teraz jaki support i może nam pomóc w wytrzymaniu w tym challenge'u jak najdłużej? Może jakiś Zilean? Który ma swojego ulta. Myślałem też o jakimś tanku, typu Alistar. Taric! Taric ma fajnego ultimate'a, ma healę, jest tanki. Taric it is. Dobra, szybko masterki. Bierzemy exhausta, żeby móc przetrwać jakieś engage'e zmasowane na nas. Aftershock, wiadomo. Font of Life może być. Bone plating, Overgrowth, to się zgadza. Perfect timing bierzemy. I ciasteczka zdecydowanie. Cooldown, jak najbardziej się przyda. Dwa razy armor, zajebiście. Wszystko jest gotowe. Mam nawet skina do Tarika. Z racji, że pewnie w tej grze będzie się działo mało, to przy okazji będziemy też, no, rozmawiać. Trochę sobie pogadamy o tym, co się dzieje ostatnio w tym challenge'u. Słuchajcie, to już siódmy dzień. Ja już się wypstrykałem z tego materiału, który nagrałem wcześniej. Nie było tego za dużo, ale wiecie, no zawsze było z czego czerpać, kiedy nie było na przykład czasu za dnia, żeby nagrać, a później wieczorem zmontować materiał. Jesteśmy teraz już w tygodniu, jak gdyby, czyli ja oprócz tego, że nagrywam te filmy i montuję je dla was, mam też normalną pracę, także muszę oba te joby, powiedzmy, połączyć. Nie jest to łatwe, muszę przyznać. I dlatego możecie zauważyć, że póki co w tym challenge'u nie idę w takie jakieś wielkie filmy, rozumiecie? Takie, w których rozgrywka, planowanie, nagrywki i montaż zajmowałyby wiele, wiele godzin. Tylko bardziej w takie, rozumiecie, pokojny, chillowy materiał, który może wam się też spodobać. Dobrze, zastanówmy się, co kupić. Chyba więcej potrzebny nam jest health niż AP. Bierzemy sobie też potki. Ja myślę, że jakoś to pójdzie. Musimy wytrzymać 13 sekund, 13 minut, żeby dostać stopwatcha. Dobra, ja zrobię tak, nie będę tutaj... Wolę dmuchać na zimne, wiecie jak jest. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz grałem Tarikiem, także może być problem. Chyba zaczniemy sobie od bastionu, nie? Żeby połączyć się z kimś. W sumie ja tak myślę o masterce, to mogłem wziąć tego shielda, ale never mind. Ziomelki, jest wiele tematów, o których musimy pomówić. Zacznijmy od tego, że na kanale pojawiają się inne gry niż LOL. I tego mogliście się domyślać po tym, jak już na samym początku wyzwania mówiłem, co będzie nagrywane. I to jest oczywiste dla mnie, żeby wolicie oglądać LOLa. I jak najbardziej LOLa będzie pewnie najwięcej. I w trakcie challenge'a, i też później. Natomiast chciałbym, żebyście się nie zdziwili, jak będą też inne materiały. I to nie mówię tylko o innych grach, tylko zupełnie inne. Czasami nawet i nie powiązane z gamingiem wcale. Na przykład mam takie plany, żeby zrobić sobie to akurat na Twitchu, takiego, powiedzmy, chillowego streamka z drineczkiem, z muzyką. Będziemy sobie po prostu siedzieć, rozmawiać, ja będę puszczał winylki, które mam. Pogadamy sobie o muzyce, o życiu, wszystkim, co tylko chcecie. Możecie mi dać znać, czy to jest coś, co w ogóle chcecie oglądać. Bo ja wiem, że mamy takie małe community na Twitchu, które już zbudowane, które bardzo chętnie obejrzy coś takiego. Natomiast nie wszyscy, którzy są na YouTubie, są na Twitchu. Stąd taka pierwsza moja prośba, dajcie mi znać w komentarzach. Kurde, mamy Malphite'a w przeciwnej drużynie, także on będzie nas, coś czuje, ostro bombił. Dobra, ja muszę uważać, żeby tutaj się przypadkiem nie nabić, ale chcę też go obić, żeby nie kusiło go później, żeby nas jakoś tutaj połkować, żeby czuł się zagrożony cały czas. Chyba będę maksować Q na tym Tariczku. O fuck, nie trafiłem exhaustem. Nevermind, nie widzieliście tego. Po prostu byłem w fermorze, wiecie. Swoją drogą, drugi pomysł, o którym chciałem z wami porozmawiać i chciałbym, żebyście dali mi też znać, co o tym sądzicie, to kwestia tego, że chciałbym spróbować trochę tryhardować tego LOLa. Ja jestem teraz w jakimś goldzie, chyba goldzie 3, jeżeli dobrze pamiętam. Bardzo rzadko gram rankedy, ostatnie dwa razy zagrałem z Urgotem na jego streamie. No i powiem wam szczerze, że jakieś takie granie dla wygrania przez jakiś spory czas było dla mnie, powiedzmy, mało atrakcyjne. Jakby znudziło mi się zupełnie takie, wiecie, tryhardowanie, przejmowanie się tym, w jakiej jestem dywizji, ile LP straciłem na danej grze. Bardziej poszedłem w takie te tryby, wiecie, kreatywne. O kurde, teraz się zadziało. Dobra, ale jesteśmy... Wszystko jest dobrze. Chyba będziemy musieli się zaraz cofnąć z tą Kate'ką, bo Lee Sin nam nie daje spokoju. No, ale na tym rankedzie, który grałem z Urgotem, poczułem takie, powiedzmy, zaangażowanie w tą taką kompetytywną formę rozgrywki. I w związku z tym moje pytanie do was, czy chcecie zobaczyć moje tryhardy? Czy chcecie, żebym na przykład zaplanował sobie regularne streamy z LoL'a, na których będę grać rankedy? Postaram się wbić jakąś tam wyższą dywizję. Celowałbym w diament, no ale nie chcę od razu, tak wiecie, powiedzieć, że wbiję diament, bo ostatni raz i zresztą pierwszy raz, kiedy byłem w diamencie, to było z dobrych pewnie 4 lata temu. Kiedy tryhardowałem Braumem i udało mi się jakoś tam wbić na parę chwil. Prawda, później zacząłem trollować
powiedzmy, trollować, grać jakimiś supportami, na którymi nie do końca potrafiłem grać i wiecie, jak to się skończyło. No, szybko spadłem do plata. Dajcie mi znać w komentarzach, czy chcielibyście oglądać regularne streamy z rankedów, a później pewnie też i materiały na YouTube. Przypuszczam, że grałbym głównie na supporcie, bo to jest jednak taki mój main, na którym się czuję dość silnie, ale może jakiś top lane też mógłby wjechać, zobaczymy. Kolejna kwestia, którą chciałem z wami omówić, to tak, Dark Soulsy. Jeżeli oglądaliście ostatnie filmy, to możecie wiedzieć, o co chodzi z tymi Dark Soulsami. Urgot wyzwał mnie na, powiedzmy, walkę z tą grą. Napisał na grupie mojej hodowla, by the way, zapraszam, takie zapro do tego, że może w ramach mojego jeden def, jedna pompka challenge zagrać Dark Soulsy. Ja nigdy tego nie robiłem, ale słyszałem, że to jest potężna gra i tam bardzo dużo się umiera. I postanowiłem, że spróbuję. W przyszłym tygodniu jeden z filmów to będzie właśnie z Dark Souls. I zrobimy to w taki sposób, że po prostu ustawię sobie budzik, stoper właściwie na godzinę i przez tą godzinę będę grał w Dark Soulsy. Od totalnego początku, aż zegarek nie wskaże, że to już godzinka. Ile śmierci nabiję, tyle śmierci dodam do swojego magicznego pliku, w którym zbieram te wszystkie statystyki. Nice, jeszcze dostałem asystę. O fuck, za późny ten ult, ale dobra, przeżyję, jest dobrze, 9 minuta, nadal żyjemy. Soreczka, trochę się oderwałem od tych Dark Souls, muszę się cofnąć. Ja nie chcę nic wiedzieć w tej grze, nie będę się w ogóle edukował odnośnie tego, jak się w to gra i jak się w to nie umiera, także proszę nie piszcie mi, tylko dajcie znać, czy to jest dobry pomysł. O bardzo wiele rzeczy będę was dzisiaj pytał, także o, dawajcie znać. Dobra, ja teraz muszę uważać, bo ten Malphite coś czuje, że będzie polować na nas, ale nie mamy warda. Nie mamy też midlane'a. A dobra, jednak jest Yasuo. Ale Lee Sin może nam wpaść tutaj na gank, on bardzo sobie upodobał tę naszą linię. Ma bardzo łatwy setup z Malphite'em. O! Widzicie, jest kolejny. W ogóle zobaczcie, jak mi dobrze idzie. Zero śmierci, challenge wjeżdża na mocno. Dobra, nie. Kusiło mnie, już w normalnej grze już bym leciał w tę grę z Reala, bo Malphite był out of position trochę, a na całe szczęście się opamiętałem. Dobra, ziombelki, kolejny temat wjeżdża na tapetę. Chcę zrobić któregoś razu streama z robienia muzy. Chciałem, żebyśmy sobie po prostu... No i tak właśnie wygląda Malphite na supporcie. Wracając do mojej myśli. By the way, mamy już supporta i mamy już ulta, także jedziemy. Kolejne 5 minut raczej przetrwamy. Wróćmy do tego streama z zrobienia muzy. Chciałbym, żebyśmy się zebrali któregoś tam dnia na Twitchu i wspólnie zrobili sobie nutkę. I nie chodzi o to, żeby to była jakaś tam poważna nutka, tylko właśnie jakiś lol content. Ja muszę sobie zainstalować na tym kompie Abletona, bo akurat mam go na swoim laptopie, a nie na kompie stacjonarnym, na którym nagrywam to. Ale myślę, że jakoś w przyszłym tygodniu możemy spróbować. Wyglądało to w ten sposób, że od zera tworzymy beat, harmonię, melodię, linię basową, perkusje, pewnie jakieś takie, wiecie, no bardziej elektroniczne drumsy. Może nawet być jakiś taki beat bliżej, mając coś wspólnego z rapem, kto wie. I wszystko robię na żywo, na wizji razem z wami, także wy mi doradzacie, co jak ma brzmieć. Do tego na koniec wybieramy sobie jakiś temat, którego ma dotyczyć ta piosenka. Piszę tekst przy was, na żywo, nagrywam wokal, robię taki mix, powiedzmy, no wiecie, ja nie jestem profesjonalnym mikserem, ani też producentem, ale na tyle, żeby puścić to na YouTube'a, to jak najbardziej. A później ja sobie już po streamie zrobię do tego klip, taki wiecie, jak kiedyś robiliśmy jeszcze z Urgotem ostatnią gierkę. Dobra, tym razem nas nie zaskoczył. Dajcie znać, co sądzicie o czymś takim, może uda nam się zrobić jakieś nowe bagienne ziele, wiecie, jakiegoś takiego godnego następcę. Byłoby super. Wszystkie pomysły w ogóle odnośnie tekstu, odnośnie muzy będziemy zbierać też bezpośrednio na Twitchu. By the way, proszę mnie tam followować, bo tam się będzie dużo działo. Jak zresztą słyszycie po tych planach. Jest, double stun. Czy to wiedzie? O fuck, trzeba uciekać. O nie! Jak źle to rozegramy, to może być koniec. Dobra, chyba nam się uda uciec. Na wszelki wypadek już skastuję wszystkie moje potki. Ja bym tam nie szedł, ciągle. Ja bym tam nie szedł. Dobrze, cofamy się. Uff, dobra, 15:40, nadal żyjemy, jest dobrze. No, także dajcie mi znać, co myślicie o takim właśnie na żywo robieniu muzy. Może to coś, co usiądzie i będziemy częściej robić na Twitchu, zobaczymy. Jest, mamy najważniejszy item. Stone Plate. Mamy też Sidestone'a, mamy też nafidowanego Garena na topie. Proszę Państwa, kolejna kwestia. I to tym razem ona już jest taka, powiedzmy, no dość ważna, bo na szybkości wjedzie. Najbliższą sobotę chciałbym zorganizować sobie na serwerze minecraftowym pacjentów kliniki, czyli mc.letsmyślnikspeak.pl. Będziecie mieli oczywiście link pod spodem. Mały konkurs i to będzie konkurs muzyczny, powiedzmy. Stworzyłem tam sobie z pomocą wspaniałych moderatorów arenę, na której będziemy mogli zrobić sobie konkursik. Chodzi o to, żeby wszystkie osoby, które będą chętne, zebrały się w jednym miejscu, właśnie na tej arenie,
w sobotę najbliższą o 16:00, przygotowały sobie wcześniej jakiś fajny repertuar pod prezentację właśnie na żywo i to może być cokolwiek związanego z muzyką. Śpiewanie, granie na jakimś instrumencie, może być to jakiś rap, cokolwiek wam tylko przyjdzie do głowy i zaprezentowanie tego właśnie na scenie. Dodatkowo umożliwimy wam stworzenie jakiejś takiej małej, powiedzmy, dekoracji, jakiejś scenografii. Możecie też wziąć swoich ziomków, żeby na przykład wam tańczyli w tle, whatever, cokolwiek tam sobie tylko zaplanujecie. Ważne jest tylko to, żeby w miarę możliwości nie wykorzystywać oryginalnych utworów, tylko wiecie, znaleźć sobie jakiś podkład albo przygotować sobie to we własnym zakresie. My zbierzemy do tego trójkę jury, przypuszczam, że będę w nim, no na pewno ja. Jeżeli się uda ich namówić, to moderatorzy właśnie serwera. No i mój ult tym razem został zmarnowany, Malphite jest za twardy. 19 minut, a my nadal żyjemy i nasza wieża nawet żyje. Wracając do konkursu. Nie trzeba się nigdzie zgłaszać, wystarczy się po prostu stawić na tym serwerze w sobotę o 16:00. Ja to będę live streamował, także też mieć to na uwadze. Będziemy po prostu na Discordzie się zbierzemy, żeby tam przechwytywać dźwięk. Wideo będziemy oczywiście przechwytywać z Minecrafta. Każdy będzie miał swoją kolej, wybierzemy... Znaczy wiadomo, przesłuchamy wszystkich, wybierzemy z tego taką grupę najlepszych wykonów. Na tej bazie zrobimy sobie finał. Wszystko to później oczywiście zmontuję w filmie. Także jest okazja, żeby się pokazać. Także pamiętajcie, wpadajcie, jeżeli gracie na jakimkolwiek instrumencie, śpiewacie, jeżeli nawet chcecie zrobić coś śmiesznego, wiecie, to nie musi być profesjonalne traktowanie tematu. Wiadomo, że nikt z nas nie jest profesjonalnym muzykiem. Oh, fuck me. Dobra, ucieknę, nie ma problemu. Mam ulta jakby co, możemy tutaj zaszaleć. Mamy jeszcze Orna na plecach. Oh, fuck me. O nie, przeniosło mnie jeszcze dalej. Jest! Jeszcze zabiliśmy, nice. Dobra, teraz będziemy grać trochę jak chickeny. Proszę państwa, 23 minuty, ta gra ma potencjał, żeby kurde nie umrzeć w niej ani razu. Bardzo lubię, jak drużyna mnie kieruje. Oj, oni zaraz powstają. O, no właśnie. To jest to, czego się bałem. Jeszcze mam ulta, także możemy tutaj się zabawić z chłopakami. Malphite wjeżdża, 100%. Trzeba uważać. Chyba rotujemy tam do Garenka. Ziombelki, jest wiele miejsc, na których możecie mnie obserwować, żeby wiedzieć więcej, co się dzieje w świecie hodowli. Tak to nazywam. I słuchajcie, misja jest taka, że wpadnijcie tam poobserwować mnie na... czy to na Insta, czy na Discordzie. Proszę państwa, my kończymy gierkę, a ja nadal nie umieram. Także wiecie. Macie wszystkie linki oczywiście pod spodem. Jest tak, Discord, na którym można się umawiać na gierki. Na streamach tam rozmawiamy. Jest Instagram, gdzie wiecie jakieś takie bardziej inside'owe info. Jest grupka na fejsie, na której więcej też informacji. A my, proszę państwa, zrobiliśmy to! Zero śmierci challenge. Przecież właściwie to challenge nie miał się tak nazywać, tylko miał być do pierwszej śmierci. Wygląda na to, że musimy grać dalej. Jesteśmy już w loading screenie następnej gierki. Tym razem będzie to Pantheon na topie, także spodziewajcie się, że szanse są, że szybko umrę. Szczególnie na Shena. Ostatnia rzecz, o którą chciałbym was dzisiaj zapytać. Mam nadzieję, że jak ktoś ogląda cały film, to odpowie mi na wszystkie te moje wcześniejsze pytania. No i na to oczywiście. To kwestia tego, czy takie formaty się wam podobają. To jest film z luźnym gameplayem, w którym właściwie jedyne co się dzieje, to gadam sobie do was. W trakcie, gdy widzicie jakiś tam gameplay. Na powiedzmy średnim poziomie, ale to ulegnie zmianie, obiecuję. Postaram się być lepszy. Jestem po prostu ciekaw, czy jesteście zainteresowani w ogóle taką luźną formą. Dajcie mi znać, bo to jest też tak, że jakby w ramach tego, co ja lubię robić, mogę jak najbardziej modyfikować ten swój content. I wszelkie sugestie od was będą bardzo pomocne do tego. Właściwie liga to jest temat rzeka i bardzo dużo tematów jest takich, które chciałbym poruszyć. I myślę, że na przykład część z nich będzie na osobnych filmach, ale też nie wiem, czy robić to w sposób, powiedzmy, taki bardziej zorganizowany i robić taki film, wiecie, highly zmontowany, zaplanowany, czy bardziej luźne pogadanki, tak jak teraz. Jednym z takich tematów na przykład jest to, co mnie bardzo swego czasu irytuje. Czyli taka jakby kultura reportowania osób w League of Legends. Bardzo, bardzo straszne się utarły schematy. Mianowicie, jeżeli ktoś przegrywa linię, reportujemy go. Co? Wiem, że to brzmi z moich ust jako osoby, która często przegrywa linię jak wymówka, ale wiecie, o co chodzi. Może nie będę się rozwodzić za bardzo nad tym tematem, bo to jest jednak coś, co chciałbym o czym chciałbym pomówić później. Pantheon jest OP gównem. Ja pierdolę, co tu się dzieje? Jest, mamy killa. Nice, proszę państwa. Właściwie stwierdziłem, że muszę zacząć im grać, bo mega mi się spodobało. Dobra, nie mam flesza, więc może tam się nie będę zapędzać. Ale zobaczcie, już jest wypędzony z linii. Muszę ogarnąć jakieś kilka takich OP pików, żeby móc nimi grać na rękę dzikach. Na razie mam tylko Orna, którym lubię i powiedzmy coś tam umiem. Jakby się trafił jeszcze takim Pantheon, to już w ogóle.
No i patrzcie, pyk, jebu tu. Ale będziemy kolegę uderzać po twarzy. Dobra, maksujemy chyba Q, nie? Ja nie wiem, ile trwała tam ta gierka, ale już w tej przetrwaliśmy ponad 4 minuty, a to jest jakieś, no jakieś 25 minut więcej niż się spodziewałem. Wiadomo, że ten film będzie troszeczkę pocięty, ale tylko w ograniczonym stopniu, także wiecie. Tyle kontentu się nie spodziewaliście, ja zresztą w sumie też. Dobra, jedziemy z tym ziomeczkiem. On jeszcze nie cofnął i on nie wie, że my tu jesteśmy, chociaż kurwa trochę dużo minionów. Zobaczymy, czy on będzie chciał zostać. Dobra, zużyj swoje umiejętności jak najbardziej. Nie, dobra, weźmiemy po prostu sobie tą falę, niech on sobie cofa się. O nie, w złą stronę! No dobra, i tak mi tam szedł. Ziomeczku, zostajesz na tej linii, chcesz czy nie? A co ten kolega tutaj robi? Aha, takie rzeczy robi, okej. Ma to sens? Nie, chyba umrę! Dobra, to HP, to jeszcze nie koniec filmu. Spokojnie, spokojnie. To wy możecie oszukiwać, możecie patrzeć, ile jeszcze zostało do końca. A coś na końcu zostawię takie, wiecie, 5 minut pustego ekranu, żeby tylko nie dać wam znać, kiedy faktycznie kończy się meczyk. A? Big Brain. Dobra, teraz z niego wbijamy, jak mu się skończy to coś. No dobra, nie. Uciekł kolega. Dobra, jesteśmy blisko szóstki, może kogoś zgankujemy zaraz. W sumie ganki są trochę bez sensu przeciwko Shenowi, bo on też może sobie zultować, jak zobaczy, że ja nadciągam. I nie do końca będziemy mieli przewagę liczebną. Dobra, zagramy na awka. On się nie cofnie. Też sprawdzał, czy ja tu jestem. Dajmy mu jeszcze trochę fałszywy. O, dobra, zużył sobie to. Nice, zabite. Dobra, wezmę chyba, będę drugie W E maksować. Czy może powinienem W? W sumie już mi teraz nie zależy, żeby przeżywać w tej gierce. Patrzcie to! Wkłada do pieca! Jego tarcza to jest... To jest chleb. What the fuck? A, to jest ten, okej. Chyba umrzemy. Nie!